Jest wtorek, 28 września. W dzisiejszej Ewangelii Jezus idzie przez krainę ludzi, którzy uznają Go za wroga. Jest w drodze do Jerozolimy, gdzie dokona tego, do czego wzywa Go miłość do ludzi. Zobacz oczami wyobraźni idącego Jezusa. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on, odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. Jezusem kieruje miłość do ludzi. Nie tylko do własnego plemienia i narodu, ale do wszystkich. Chce się z ludźmi spotykać, mówić im o Ojcu i potwierdzać naukę znakami. Jednak często przed swoim przybyciem posyłał posłańców, swoich uczniów, aby przygotowali mu miejsce. Nie wiemy, z jaką delikatnością to robili. A ty, jako chrześcijanin, jak czujesz się odpowiedzialny za przygotowanie miejsca Jezusowi tam, gdzie przebywasz? Jezus zostaje odrzucony, nieprzyjęty, ponieważ idzie do Jerozolimy, ponieważ jest Żydem. Nie z powodu tego, kim jest, ale przez to, jak go identyfikują mieszkańcy miasteczka. Należy do grupy wrogów. Jak możesz bardziej kochać tych, którzy patrzą na ciebie przez pryzmat stereotypów i nienawidzą? Czy ty nie patrzysz na ludzi tylko przez pryzmat ich pochodzenia lub wyznawanych wartości?
uczniowie na odrzucenie mistrza reagują gniewem. Mają od niego moc, żeby niszczyć. Nie chcą pozwolić na obrażanie Boga. Jednak Jezus ich powstrzymuje, ponieważ chce zbawiać, a nie niszczyć tych, którzy go odrzucają. Bo wie, że odrzucają jego kulturę, a nie osobę. Czy masz w sobie wolę patrzenia na ludzi oczami Jezusa? Może warto poprosić o taki dar Ducha Świętego. Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on, odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. Przez chwilę porozmawiaj z Bogiem o Twojej współpracy z Nim. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.